Kasz? Tak. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam. Bratki, szaleństwo. A to jest ta osoba, która rok w rok, już żeście słyszeli, nie sadzę, to był ostatni rok. Wczoraj, Renaciu, jedziesz gdzieś, ja mnie tak jadę i zaciera ręce. A wiesz, ja mówię tak, bratki, dobrze, to ja sobie policzę. I tak ja mówię, słuchaj, ja ci kupię, ale ja policzę. I tak liczy, tu jeden, tu dwa, doszła do 20. Ja mówię, do 20. Do 20 doszła, ja mówię, czyli trzeba 50. No nie, coś ty zwariowała. Pojechaliśmy po bratki, tam gdzie kupujemy, wzięłam 50, a mama tak patrzy, z takim politowaniem. Chyba będzie mało. Ja mówię, dobra, poproszę jeszcze 30 i jest 80, ale po jej minie widzę, że dzisiaj jeszcze pojadę po 20. Nie dam posadzić. Co nie dasz rady posadzić? Będziesz miała zajęcie cały dzień. Ale zobaczcie. No co ja zrobię, jak ja uwielbiam kwiaty. Ja kocham kwiaty. Tak każda z nas. No. Zobaczcie, jakie piękne. Jak tutaj nie kupić takich brateczków? One się same śmieją, te brateczki. Teraz będę z nimi dużo rozmawiać i będą mi ładnie rosły. Tak. Masz co robić. No mam co robić. Dzisiaj mam. Nie będziesz nam dokuczać. Nie. Ojej, to ja mam tak aż dokuczam. To był żart. A to ja już wiem, dlaczego zięć tak mówi, że jak idę na cmentarz palić znicze, to pyta mnie się, czy warto mi wracać. Jest okropnie zimno. Tutaj jak żeśmy zaczynały z tymi bratkami, to jakoś było cieplej. A teraz musiałam iść po cieplejszą kurtkę, bo zmarzłam. Ciągnie. Ale sezon na drewniaczki już jest otwarty. Tutaj posadzone są już. I teraz odnośnie trochę słów kilka odnośnie bratków. Bratki to są roślinki dwuletnie. Przeważnie kupujemy je już właśnie takie jak teraz i większość myśli sobie, że bratek sieje się wczesną wiosną i teraz go kupujemy. Bratki sieje się roku poprzedniego, gdzieś tak czerwiec, lipiec i one sobie wyrosną, rozpikowywuje się je, nawet wysiewa się je początkiem sierpnia. Przez zimę one się rozwijają, ukorzeniają i dopiero wiosną, wczesną wiosną w szklarniach ci, którzy się zajmują bratkami, którzy hodują bratki, to ogrzewają, dogrzewają szklarnie i wczesną wiosną już nam kwitną. Jeżeli robimy to sami, no to wysiewamy i one troszeczkę później już zakwitną, bo wiadomo, że ktoś jak nie ma szklarni, no to te kwiatuszki zdecydowanie później one wypuszczą i będą kwitły. To na samym końcu się potem... Tak, ale ja to tutaj to podmiotę chociaż trochę. Jak je uprawiać, jak hodować później po przywiezieniu? Prosto, nie są jakimiś takimi kwiatami bardzo szczególnie wymagającymi. No i one preferują ziemię zasadową o takim leciutko zbliżonym odczynie do kwaśnego, z taką nutką właśnie gleby kwaśnej. My tutaj zawsze co roku robimy sobie ziemię sami, to ja już też w odcinkach podkreślam, przywożę ziemię z kretowisk kompostową i później kupujemy nawióz do bratków, do pelargonii, do roślin już o odpowiednim właśnie odczynie, o ich takich preferencjach odżywczych. To tutaj później mama podlewa. No i teraz jakie stanowisko? Nienawidzą cienia. Jak większość roślin, w cieniu będą one rosły gorzej, będą się źle rozwijały.
kwiatów będzie mało, będą one takie wysmukłe, nie będą się ładnie rozkrzeczały, będą wydziczałe, wybujałe. Lubią stanowisko słoneczne, ale żeby tak delikatnie cień zachodził. Z tego względu, że wtedy będą miały warunki idealne. My tutaj żeśmy z mamą zaobserwowały przez kupę lat, że jak są w takim otwartym słońcu, teraz lata mamy bardzo upalne i te bratki kwiatki przebarwiają się, bledną, takie się robią blade i zmieniają kolory na mniej intensywne i nie są tak ładnie zróżnicowane, jak są teraz. No i co? No i więdną. Więdną, takie się robią rozłożone, rozklapciane, a w półcieniu ładnie się to wszystko zachowuje, utrzymuje. System korzeniowy mają już bardzo ładnie rozwinięty. No i tutaj jak przy wyciąganiu, one muszą być nawilgotniałe. Widzicie, mama doniczkę zdusza po to, aby ułatwić im wyjście. Zobaczcie, jaki system korzeniowy. Sieć, dosłownie sieć z korzonków. Nie obrywamy korzonków. Dosyć sporo osób obrywa, ale to też nie do końca jest metoda dobra, bo te bratki później będą chorowały. Z całą tą bryłą się wsadza do ziemi. I one się tutaj rozkorzenią. I teraz są dwa rodzaje bratków. Są takie bratki rabatowe i są takie do doniczek, do ampli. Bardzo łatwo jest je rozróżnić. Zobaczcie. Po pierwsze po liściach. Te mają liście bardziej takie duże, ciemniejsze. Te zdecydowanie drobniejsze. I kwiat. Kwiatek jest malutki, tutaj jest kwiat dorodny. No ale z tych drobnych to się robią takie kopuły ładne, duże. Tak, tak, no to ja właśnie ona mówię do ampli, nie? Kupuła, dlatego tutaj posadziłam, bo ono teraz są małe, ale ono zajmie, że będzie cała doniczka, taka ładna będzie kopuła. Rozrosną się pięknie. Tak. A te już do doniczek stojących. Jeden, dwa, trzy. Cztery chyba. Daj, cztery. Cztery będzie gęściej. No to te daj po brzegach. To masz te dwa. Tak, bo będą dwie tutaj. No, no to tutaj mamy, weź daj dwa to, i tu jeszcze dwa zostaną. No na drugą skrzynkę. Dobra. A tutaj no przepleć. Przepleć, no to mówię. Takiego daj, o, tak? O. No i dobra. I dwa jeszcze tutaj też odłożę. Tak, żeby no było. To będzie jednakowo. O, tak. No i dobrze, bo ja te wezmę, a tam dam właśnie... Te... A, te płotkowe. Tak, tak. A te się postawi tam, mhm. Jeden koło pompy. Dobra. No, to ty... Kiedyś w każdym ogródku kwiaty były. Ja też pamiętam, jak tutaj od drogi był ogródek babcia. Sadziła kwiaty różnego rodzaju i były i byliny, i jednoroczne, i takie krzewiaste kwiaty były, ale w każdym domu i ja z dzieciństwa pamiętam malwy, goździki, pamiętam sucharki, ślas to się nazywało? No ja tak my mówili. To ślazowate były, ale nie pamiętam, jak one się nazywały. Różnego rodzaju margerytki, złocienie, kwiatów było dużo, takich zwykłych, pospolitych i one nadawały takiego uroku, klimatu każdemu wiejskiemu domu. Było bardzo dużo motyli wokół domu i tych różnych takich trzmieli, zapylaczy. No a później już ludzie zaczęło to się wszystko zmieniać, kwiaty zostały zlikwidowane. Trawę, tak. Niestety ogródki babcine zaczęły ginąć na rzecz trawników i wszędobylskich tui. Weszliśmy w świat betonu, ludzie zaczęli wchodzić w świat betonu, wykładać kostką, wykładać wszystko polbrukiem, bo kwiatki to już niemodne, bo to jest niemodne. Zrobiliśmy się takim społeczeństwem betonowym
I to też nie do końca, właściwie to w ogóle nie było dobre, bo raz, że straciliśmy kolorystykę na wsi, zrobiło się tak szaro, buro i ponuro bez tych kwiatów, gdzie kwiaty dostarczają kolorów, zaczęły ginąć wszelkiego rodzaju zapylacze, przestały się pojawiać motyle, no bo gdzie miały, do czego miały przylatywać. I przede wszystkim w domach. Domy zaczęły nam się nagrzewać. Ludzie narzekają często, jak tutaj słyszę nieraz w rozmowach, bo ja mam w domu gorąco, nie idzie wytrzymać, trzeba założyć klimę. Upał upałem w lato, ale jeżeli wybetonujemy wszystko dookoła, no to niestety siłą rzeczy jest dużo cieplej w domu, bo beton się nagrzewa i później to całe ciepło oddaje do domu. Otwieramy, uchylamy okna, aby sobie przewietrzyć i ta gorącz bucha w to okno. A jeżeli były trawniki, były jakieś posadzone drzewka owocowe, czy jakieś krzewy, czy nawet te rośliny, one produkowały chłód. Trawa zawsze gdzieś, mimo że jest upał, weźcie nawet na bosaczka sobie przejdźcie, ona daje uczucie chłodu. I tak samo było w tych domach wiejskich. Nie było właśnie takiego czegoś, że on się okropnie nagrzewał. No jest gorąco, bo jest, ale no niestety sami się przyczyniamy do tego, że zmienia nam się klimat, że mamy gorąco przez ten wszędobylski beton. Jest susza, no też często problem w miastach jest, że przyjdzie jeden większy deszcz i ulice, które są położone niżej, zalewa, są podtopienia. To jest wszystko dlatego, że jest wybetonowane. Dzisiaj nawet Szczecin chyba, mi się wydaje, Szczecin albo Gorzów już odchodzi od betonów. Te betony się zrywa, no bo tak, chodniki wybetonowane, ulice wybetonowane, parki wszystko wybetonowane, skwerki, jakieś różne miejsca rekreacyjne, wszystko jest w betonie. No i ta woda, jak przyjdzie taki ulewny deszcz, spadnie tych 20-30 litrów naraz, on nie ma gdzie wsiąknąć, więc to wszystko spływa i zalewa miejsca niżej położone. Stąd są podtopienia. Nasza wina. Niestety nasza wina, a tak by wsiąkło. Na wsiach takiego problemu większego nie ma, no chyba że spadnie naprawdę ulewa taka nieziemska, że woda leje się wiadrem, no to chwilowe podtopienia też są, ale nie ma takich problemów jak w miastach, bo wsie nie są wybetonowane jeszcze i mam nadzieję, że nie będą. Ha, Boluś! No i bratki posadzone. Tutaj są te wiszące w doniczkach. Mamusia posadziła rabatowe. No i teraz zagląda. Czy nie za mało, co? Nie, nie, już dosyć. Nawet tam jeszcze na kamieniu, zobacz, postawiłam sobie na skalniaczku tym, zobacz. Gdzie? O tam, o, widzisz? Wszędzie, tam bratków. Sobie. No, no, no. Tam Tutaj ponasadzała krokusów. 2 lata. No na kamerze takich nie widać, bo są jeszcze pokulone. No bo teraz już się zwinęły. Chłodno jest. No. Tutaj kiedyś kury chodziły w tym ogródku. Ja pamiętam jak były i tutaj pod płotem mieliśmy posadzony sumak octowiec. Takie drzewko ładne, ozdobne, bardzo miodne, ale jak zaczęło nam się rozrastać, to nie mogliśmy nad tym zapanować. Zapanować, tak. Ale mamusia zakupiła tutaj kaczuszki i puściła kurki i bardzo szybko zapanowały. Kaczuszki wszystko, co do korzonka wybrały. Tak. A w tym ogródku babcia, pamiętam, miała kwiaty i z mamą tutaj sadziły kwiaty różnego rodzaju. Tak. Były orliki, były floksy, różnego rodzaju złocienie i margerytki. I to pamiętam właśnie z dzieciństwa takie te kwiatki. Forsycja też już kwitnie. Moja babcia od strony taty, babcia Kazia, bardzo kochała kwiaty i warzywa. Ona zawsze w ogrodzie robiła, ale najpiękniejsze lilie to miała babcia Jadzia z Ługów Górzyckich. Tak. Mama mamusi. No. Jakie babcia piękne miała lilie. Nikt takich nie miał. Patrz. Zawsze jak jechałam na Ługi Górzyckie do babci,
to te lilie podziwiam i wiśnie. Rozkwitło mi to, coś dostała od jakiegoś widza i ja to posadziłam. Popatrz, jak pięknie kwitnie. Od kogoś z Was mam te kwiatuszki. Tak. I a propos kwiatków, to jeżeli ktoś z Was ma georginie, takie te kłącza, to się nazywa, jeżeli byście mieli za dużo, to ja bym chętnie poprosiła o takie właśnie georginie, bo chciałabym sobie tutaj nasadzić koło domu. I tutaj nasz ksiądz też jest miłośnikiem kwiatów i koło plebanii sadzi. No i tak nawet żeśmy się zgadali coś na temat właśnie kwiatów i mówi, że chciałby posadzić takie większe kwiatki, żeby ożywić troszeczkę tą zieleń. Także jakby ktoś miał tych georgini, to ja w opisie tego filmu podam kontakt do siebie. To bardzo chętnie bym prosiła o chociaż kilka takich tych... Kłączy tych georginii. Tak, tak, tak. Ale też pamiętam z dzieciństwa u nas georginie, jak były, nie? Różne były, piękne. Tak. I babcia, obydwie babcie te georginie miały, a prababcia, to już babcia twoja, w Szumiłowie miała takie georginie śliczne, czerwone z białymi końcówkami. Jak one mi się zawsze podobały. No ja tutaj też miałam, jak ten ogródek był od drogi, to też miałam te georginie, ale później już ten ogródek się zlikwidowało. I... Tak, także ja mam takie wspomnienia. Prababcia Waleria to kojarzy mi się z takimi tymi kwiatkami, takie zwykłe, takie wiesz, te puste, one tylko oczka miały. Jak to się nazywało? Już nie pamiętam, ale to były bardzo ładne. One do dzisiaj jeszcze gdzieś tam nieraz je widzę. Babcia Jadzia z mamy strony to kojarzy mi się z liliami i wiśniami. Ojejuś, nigdzie takich wiśni i lilii nie było. A babcia Kazia z kolei kojarzy mi się tutaj z tym ogródkiem, z floksami i astrami. O, jakie ona miała te astry różnego rodzaju. No. Takie mam wspomnienia z dzieciństwa. Mogłabym tutaj wspominać i wspominać. Bratki posadzone. Pojadę po jeszcze, bo mamusi tutaj jeszcze kilka brakło. No i to by było tyle na dzisiaj. Po bratkach na pewno będą pelargonie i begonie. To też jak już się zacznie sezon. Ale to już dopiero w maju. Tak, to też będzie odcinek, jaka ziemia, jakie pelargonie czy begonie tutaj bym Wam poleciła z naszych tutaj doświadczeń, na jakie stanowisko i czym je przede wszystkim zasilać, co robić, żeby ładnie rosły. Bratki, dużo rozmawiać, no i nawóz. Nawóz taki specjalny do bratków, ewentualnie humus. Ze wszystkimi kwiatkami trzeba rozmawiać, trzeba po prostu ich kochać, rozmawiać i będą rosły. Dobra, jadę po kolejne bratki, a z Wami na dzień dzisiejszy się, kochani, żegnam. Życzę Wam dużo radości w sercu, dużo radości na twarzy, na zewnątrz i radości z tej nadchodzącej wiosny. No ja tak wypatruję tutaj, czy mi się przesłyszało, czy nie, że tam jaskółkę słyszałam. Nie, jaskółki jeszcze nie ma. Tam to szpak tak ładnie śpiewa. Nie szpak, to kos jest, babciu. No, może szpak i kos. Śpiewa inaczej, a tu na orzechu mam kosa i on co rano i wieczór przepięknie śpiewa. Słyszę go każdy dzień. Do następnego. Do następnego.